Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Ciekawe zapytanie, czy trzeba powtórnie robić psychotesty powypadkowe, kiedy te pierwsze ze skierowania policyjnego zaliczyliśmy już bez problemu rok temu. Witam, miałem zatrzymane prawo jazdy za wypadek na 3 lata. Tydzień po wypadku policja skierowała mnie tylko na badania psychotechniczne, które zaliczyłem pozytywnie. Wynik oczywiście poszedł do wydziału komunikacji. No i teraz gdy okres kary minął, chciałbym uzyskać pełne uprawnienia. I w związku z pytanie czy będę musiał robić te testy psychotechniczne jeszcze raz, czy tylko zwykłe badanie dla kierowców u lekarza i egzamin na prawo jazdy. O ile się orientuję bez kursu z góry dziękuję za odpowiedź. Odpowiadając tutaj internaucie, yy, psychotesty są już zaliczone. W mojej opinii nie trzeba ich powtarzać, tych badań psychotechnicznych wystarczy tylko zwykłe badanie u lekarza. No, radzą natomiast dokupić parę godzin jazdy w jakimś ośrodku szkolenia. Bo normalne prowadzenie auta, takie zwykłe po mieście, niewiele ma wspólnego. Ze zdawaniem egzaminów WORD, szczególnie egzaminów państwowych, gdzie są zdecydowanie na, y, nastawieni na uwalanie ludzi. Także na tym kończę. Oczywiście, skomentuj tutaj ten filmik. Jeżeli masz ochotę, wpadnij tutaj na stronę www.psychotestykierowców.pl, gdzie jest więcej podobnych informacji.